Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 64. odcinek Zarychty na solo. Kontynuujemy zapowiedź, tym razem w Pacific Division. Po Golden State Warriors przyszła pora na polską drużynę w NBA, czyli LA Clippers. Od tego lata bowiem w niej występuje Marcin Gortat. No i Clippers mają przed sobą bardzo ciekawy sezon. Sezon, w którym czekają na gwiazdy. Sezon, w którym nastawiają się na pewnego rodzaju przebudowę, dalszy jej etap już po poprzednich rozgrywkach. Sezon, w którym wreszcie mają wielu wolnych agentów, którzy będą chcieli się na pewno pokazać, zaprezentować na tyle, żeby zapracować na nowy kontrakt, czy to tutaj, czy gdzieś indziej. To jest też wreszcie sezon dla Clippers, w którym mogą udowodnić, że Jimmy Butler, podając ich jako drużynę, w której chciałby zagrać, zrobił dobrze, najzwyczajniej w świecie. Także to jest rzeczywiście ciekawy wybór, który może być dla niego bardzo interesujący pod kątem wygrywania. Ale żeby tak się stało, no to przede wszystkim Clippers muszą być zdrowi w najbliższym sezonie. I od tego zacznijmy, tak? Jeśli chodzi o trenera, Doc Rivers będzie pracował już tutaj, nawet nie wiem, który sezon dokładnie, ma 410 spotkań rozegranych jako trener, więc to jest 8 pełnych sezonów. Dobrze? Nie, 5 pełnych sezonów, przepraszam. 5 pełnych sezonów jako główny szkoleniowiec. I mam wrażenie, i chyba nie tylko ja, że Rivers wreszcie teraz, kiedy nie ma Chrisa Paula, Blake'a Griffina, robi lepszą robotę niż robił razem z nimi. Wyniki są na razie gorsze oczywiście, natomiast to piętno Doc'a Riversa na drużynie wydaje się być zdecydowanie większe. Zawodnicy trochę nieznani niektórzy w zeszłym sezonie potrafili się pod jego okiem rozwinąć, jak chociażby Syntarius Thornwell, jak chociażby Montrezl Harrell, więc to tutaj widać wreszcie rękę tego szkoleniowca. Zresztą Doc Rivers nie od wczoraj jest znany jako jeden z najlepszych fachowców od rozwijania drużyn, tak? No pamiętajmy, on przede wszystkim stał za sukcesami Orlando Magic. Co prawda te sukcesy były wątpliwe, w sensie nie było tam wyjścia poza pierwszą rundę playoff ze względu na kontuzję Granta Hilla. Natomiast to on przyczynił się bardzo mocno do rozwoju Tracy'ego McGrady'ego, bo to on go wziął pod swoje skrzydła, on wtedy prowadził Orlando Magic. To też on pogodził największe ego w lidze chyba, czyli Rajona Rondo, z Garnettem, z Paulem Pierce'em, z Rayem Allenem i zdobył z nimi mistrzostwo NBA. To on też wreszcie potrafił utrzymać w ryzach Chrisa Paula, Blake'a Griffina i DeAndre Jordana. I to wszystko przekonuje mnie do tego, żeby stwierdzić, że Doc Rivers jest jednym z najlepszych trenerów w lidze. Oczywiście potwierdzają to też liczby dotyczące tego, jak drużyna gra, chociażby ofensywa, która była jedną z 10 najlepszych w poprzednim sezonie, mimo że zabrano dwóch najważniejszych kreatorów w ofensywie, czyli Blake'a Griffina i Chrisa Paula. Zobaczymy, jak sobie teraz Rivers poradzi, bo tak jak powiedziałem, ma skład bez gwiazd, ma skład bardzo wyrównany, w którym wielu zawodników może w danym momencie się przydać. Ma graczy typowo od ofensywy, jak Miloš Teodosić, ma typowo graczy do grania w obronie, jak Patrick Beverley czy Avery Bradley, więc ma naprawdę ciekawą, szeroką mieszankę do wyboru. Jeśli chodzi o cenę do Rivers'a, to jest to bardzo silne 4 z plusem. Ok, przechodzimy dalej, czyli na początek, jeśli chodzi o pozycje, mamy obwodowych. No i numerem jeden dla mnie, i liczę, że tak będzie od początku rozgrywek, jest Miloš Teodosić. Teodosić ma ze sobą pierwszy sezon w NBA. Serb oczywiście opuścił sporo spotkań ze względu na urazy i myślę, że będzie tak samo w tych rozgrywkach, ale nie ma drugiego takiego rozgrywającego w Clippers. Nie ma drugiego człowieka, który tyle by widział na boisku, potrafił znaleźć graczy takimi podaniami, więc to jest konieczne, żeby to dosyć grał, żeby grał jak najwięcej, bo najzwyczajniej w świecie otwiera grę dla wszystkich pozostałych zawodników. I już to mówiłem parę razy, Marcin Gortat jest naprawdę chyba w czepku urodzony, bo abstrahując od tego, ile sam zapracował na swoją karierę, to ma też szczęście do tego, z jakimi rozgrywającymi gra wokół siebie. No bo wystarczy przypomnieć Steve'a Nasha i Johna Walla, niezależnie od tego, czy z Wallem koniec końców się kłócił, czy też nie, to jednak gro asyst Wall kierował właśnie do Polaka. No i teraz Miloš Teodosić to jest kolejny rozgrywający, posiadający taką szeroką wizję gry w ofensywie, co dla Gortata po prostu będzie dodatkowym plusem. Obok Teodosicza w pierwszej piątce
No tutaj będzie, wydaje mi się, kilka opcji. Natomiast ja bym chciał chyba najbardziej Avery'ego Bradley'a. Bradley ma za sobą sezon stracony z powodu urazów. Po tym, jak został oddany przez Boston do Detroit Pistons, tam trochę pograł, później został wymieniony ponownie do Clippers i mam nadzieję, że tutaj wreszcie zadomowi się na dłużej. Zresztą Bradley to jest produkt Doc'a Riversa, tak? Bo to Doc Rivers wynalazł go Danny Ainge, natomiast Doc Rivers zaczął go szlifować jako trener. I to pod jego skrzydłami Bradley najpierw wbił się do pierwszej piątki w miejsce kontuzjowanego Raya Allena, a później tego miejsca w piątce Allenowi już nie oddał. I chociażby dlatego mam nadzieję, że akurat ten duet Rivers-Bradley zagra dobrze i będzie po prostu sobie pomagał. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, no to tutaj znowu mamy dwóch bardzo dobrych zawodników. Pierwszy to Lou Williams, czyli najlepszy rezerwowy poprzedniego sezonu. Lou Williams, który ma przed sobą rozgrywki, w których będzie musiał udowodnić, że to nie był jednorazowy wystrzał. On oczywiście miał już wcześniej bardzo dobre sezony, ale aż tak dobrego wydaje mi się, że jeszcze nie było. No i teraz kwestia tego, żeby ponowić to. To jest zresztą też konieczne do tego, żeby Clippers walczyli o playoffy. Obok niego drugi specjalista od defensywy, czyli Patrick Beverley, który także stracił praktycznie cały poprzedni sezon ze względu na urazy, chyba tylko w 12 meczach zagrał, jeżeli dobrze pamiętam, czy w 11. No i Beverley na pewno jest głodny gry. Dodatkowo jest w ostatnim roku kontraktu, więc na pewno będzie bardzo walczył o swoje minuty i o to, żeby jak najlepiej się pokazać, żeby najzwyczajniej w świecie zapracować na nową, tłustą umowę. Jakby tego było mało, mamy jeszcze debiutanta wysoko wybranego w tegorocznym drafcie z 11 z Kentucky. Jest to Shai Gilgeous-Alexander, tak się chyba to mówi. Pokazał się z bardzo dobrej strony w trakcie preseason i nie zdziwiłbym się, że gdyby Teodosic był kontuzjowany, to że ten debiutant będzie wychodził w pierwszej piątce, a Doc Rivers będzie chciał dalej trzymać Lou Williamsa jako broni z ławki rezerwowych. Także Alexander bardzo mi się podobał. Jest gościem, który nie tylko będzie asystował, ale też zdobywał sporo punktów, więc to jest zdecydowanie na plus dla drużyny. No i jest jeszcze w odwodzie Sindarius Thornwell, który też miał bardzo dobry poprzedni sezon. Bardzo dobry w porównaniu oczywiście do tego, jakie były oczekiwania w stosunku do niego. Oczekiwań nie było praktycznie żadnych. To był zawodnik wzięty na dwustronnym kontrakcie. Miał częściowo grać w G League, częściowo w NBA. Ostatecznie musiał podpisać kontrakt z Clippersami z tego względu, że wyczerpał po prostu limit meczów przyznawanych dla graczy na dwustronnym kontrakcie. No i w takiej sytuacji z automatu umowa musi być zmieniona na taką stałą, o ile oczywiście chce się tego zawodnika wprowadzić na stałe do drużyny, powiedzmy to pierwszej. Jeśli chodzi o całościową notę, no to jest 3 z plusem, bo brakuje tu jakiejś konkretnej wielkiej gwiazdy, też może Lou Williams do tego miana kandydować. Natomiast trochę brakuje zdrowia, no bo jakby nie patrzeć, to dosyć Bradley i Beverley łącznie opuścili ponad 150 meczów w poprzednich rozgrywkach. Ok, idziemy dalej, czyli skrzydłowi. I tu ponownie mamy szeroką rotację. Rotację trochę uszczuploną przez wczorajszą wymianę pomiędzy Clippers a Pelicans. Odszedł Wesley Johnson, wymieniony za Alexisa Agence. Natomiast Agence został od razu zwolniony, więc nie będzie tutaj graczem do składu. No ale tak czy siak bez Wesleya Johnsona i tak na swojej liście mam 5 zawodników bardzo dobrych, których za chwilę Wam powiem. Numerem 1 wydaje się być po poprzednich rozgrywkach Tobias Harris. Zawodnik niechciany w wielu drużynach, bo został oddany już z Milwaukee, z Orlando, z Detroit. Więc to już są 3 drużyny, które go skreśliły. 3 drużyny, w których grał naprawdę dobrze. Natomiast z nieznanych mi przyczyn jest odsuwany. Wydaje się, że w Clippers też może być graczem nie na stałe. Z tego względu, że będzie wolnym agentem po najbliższym sezonie. I jeżeli Clippers będą chcieli sięgnąć po Jimmy'ego Butlera, to najzwyczajniej w świecie może zabraknąć miejsca dla niego i dla Harrisa jednocześnie. Natomiast Harris na dzisiaj będzie moim zdaniem liderem ofensywy Clippers. No i jeżeli Danilo Gallinari, który ma grać obok niego, będzie zdrowy, to mogą panowie we dwóch stworzyć bardzo fajny duet na skrzydłach.
No właśnie, Gallinari, drugi zawodnik, który, kolejny gracz w tym zespole, który ze względu na kontuzję opuścił 61 spotkań w poprzednich rozgrywkach. Także zobaczcie, mamy tak już Beverley'ego, Bradley'a, Gallinari'ego, Teodosicia, który też opuścił mnóstwo meczów. Gdyby to wszystko ze sobą zsumować i dać im wszystkim grać, to Clippersi by byli w playoffach w poprzednich rozgrywkach. Dlatego teraz od ich zdrowia ponownie wszystko zależy. Za Gallinarim i za Harrisem mamy Montrezla Harrella, który może także grać jako piątka i wielokrotnie myślę, że go tam będziemy obserwowali. Natomiast jest to gracz na tyle mobilny, że nie zdziwi się, że na skrzydle też będzie nie raz, nie dwa występował. Harrell ma za sobą bardzo dobry sezon. Pokazał, że nie tylko w Houston jest dla niego życie, ale także w Los Angeles. Jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o grę po pick and rollach. Pokazał się też z dobrej strony jako gracz w izolacjach, w graniu tyłem do kosza, ale też w graniu przodem do kosza z odległości 3-4 metrów. Także jest tu kopalnią punktów dla Clippers z ławki. Za nim mamy jeszcze specjalistę od defensywy, czyli Luka Mbamute, który tak naprawdę tylko na rok odszedł z drużyny i poszedł do Clippers, natomiast do Rockets. Natomiast Mbamute ma tylko roczną umowę, więc możliwe, że za rok też będzie, jeżeli nie walczył o nowy kontrakt Clippers, to przeniesie się do innej drużyny. Numerem 5 jest Mike Scott, zawodnik, który już był praktycznie skreślony z NBA po kilku różnych ekscesach w barwach Atlanta Hawks, ale teraz się odrodził w poprzednim sezonie, był jednym z najlepszych rezerwowych. Nie tylko Wizards był najlepszym rezerwowym, ale był jednym z lepszych rezerwowych w całej lidze. Grał na bardzo wysokiej skuteczności, bo trafił ponad 40% trójek, więc tutaj też będzie miał podobną rolę. Będzie miał zdobywać jak najwięcej punktów wchodząc z ławki. Zakładając, że wszyscy będą zdrowi, to ten zestaw skrzydłowych zasługuje zdecydowanie na czwóreczkę. No i ostatnie, czyli podkoszowi. Tutaj mamy dwóch Europejczyków w tej chwili, Marcina Gortata i Bobana Marjanowicza. Wydaje się, że Gortat jest pewny gry w pierwszej piątce i raczej to się nie zmieni. Marcin jest człowiekiem zdrowym jak koń, więc raczej nie ma co się spodziewać, że w trakcie sezonu ta sytuacja ulegnie zmianie, chyba żeby nagle zaczął jakoś katastrofalnie grać, ale wiemy, że to jak co, ale Gortat jest demonem solidności i tutaj jakichś większych wahań się nie spodziewam. Natomiast prędzej niż Marjanowicza, to pod koszem jestem, spodziewam się oglądać, tak jak wcześniej wspomniałem, Montrezla Harrella. Natomiast jeżeli już nie, no to wiadomo, Boban Marjanowicz to jest człowiek instytucja, człowiek, który przyciąga ludzi, jest królem social mediów, jest królem internetu, więc poza tym, że nieźle gra w koszykówkę, że łatwo mu dostarczyć piłkę i on wtedy skończy spod kosza, nie musi praktycznie wyskakiwać, żeby robić wsady. No jest graczem, który na pewno się przyda kilka razy w trakcie sezonu Docowi Riversowi. No i na koniec zbilansowanie drużyny pod względem ataku i obrony. Zapomniałem oceny. Ocena moja środkowych Clippers to 3. Jeśli chodzi o bilans, w poprzednim sezonie Clippers grali w 8 tempie, z 8 atakiem ligi. Jak mieli natomiast 19 obrony i ta obrona na pewno jest do poprawy, jeśli chcą wejść do playoff. Grali bardzo szybko, bo w 7 tempie. Natomiast ewidentnie widać, że taki Lou Williams daje im duży plus w ataku, ale też duży minus w obronie, bo gdy był na boisku, to drużyna traciła 110 punktów na 100 posiadań, a w całym sezonie ta efektywność defensywna była na poziomie 107,7, więc to zdecydowanie jest do poprawy, o ile się da. Okej, to tyle, jeśli chodzi o LA Clippers. Zapraszam Was na kolejny podcast, tym razem będzie o drugiej drużynie z Los Angeles, czyli o Lakersach. Do usłyszenia, Piotrek Zarytka.